Dzień dobry. Dzisiaj komunikat będzie troszeczkę o cenach. Prosiliście mnie, żebym coś nagrał. No i powoli już zaczynam gromadzić te podstawowe środki na pierwsze zabiegi. Przywiozłem sobie trochę manisolu. W tamtym roku bieliłem całe drzewa. No i uratowałem. W tym roku zobaczymy. Na razie mamy ostrą zimę. I może nie będzie trzeba robić tego zabiegu. Jeżeli nie, no to zostanie na bielenie potem owoców. To, co robiłem w tamtym roku. Jabłka poszły do Holandii w tym roku. No i bardzo się podobały Holendrowi, bo dzięki temu miały równy kolor, bez żadnych oparzeń. Kupiłem na razie parę worków. Do zabielania w tamtym roku dawka była 20 kg na hektar. No i w tym roku też taką dawkę bym zrobił, ale to mówię, trzeba obserwować. Wolę trochę tych środków sobie ściągnąć. Przywiozłem troszeczkę Midzi Mix, już zapowiadają ocieplenie i myślę, że już to jest koniec zimy i będziemy powoli wkraczać, tak? W pierwsze zabiegi, myślę pod koniec marca już coś powinniśmy robić. Pytałem się o kaptan. Jest dużo kaptanów. Są różne zamienniki, oryginały, ceny. No, o zawrót głowy doprowadzają. Nawet do 51 zł dochodzi za kilo. Proponował mi Piotruś zamienniki. Te wszystkie nazwy od. Te zamienniki, tak? Kapłany, kapelany. Ale pojechałem do aktywu, bo Piotrka nie ma. Zamówiłem sobie Multicapa. Na razie go nie ma, ma przyjechać z Włoch. Cena na razie, no nie wiadomo, no chyba nie będzie kosztował 50 zł. Myślę, że coś tam koło 42, koło 45 się powinno to zamknąć. No ale 51 zł, jak ja słyszę, no to jest troszeczkę przegięcie, no. Co do innych środków, Delan w oryginale już dochodzi do 1100 zł za 5 kilo. No, tragedia jakaś. Także Delanu mam tam chyba z 10 kilo i więcej chyba nie będę kupował. No za drogo, no ale jak będzie mokro, niczym innym Delanu nie zastąpimy. No te 2-3 razy trzeba zrobić. Na robaka nic nie mam, no będę dokupywał. No i więcej chyba ten kaptan idzie do góry. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Niektórzy tłumaczą, że transport z Włoch drogi. Nie wiem, gdzie tu jest pies pogrzebany. Widzicie, ja do zimy przygotowany. Pług wirnikowy z własnej konstrukcji. Tata zrobił. No i co? I przerobiliśmy sobie łącznik hydrauliczny, żeby nie trzeba było ściągnika wysiadać. Siłownik hydrauliczny. Także. No mówię, gospodarstwo wyposażone we wszystko, co potrzeba, żeby jak najmniej ludzi zatrudniać. Sam wycinam, także nikogo nie zatrudniam. No i szukam oszczędności na każdym kroku, jak wiecie. No i coś z tego wtedy zostanie, jeżeli się do wszystkiego bierze ekipę, no to niestety. I darecik zagazowany z powrotem, wiecie, puściła mi jedna komora. Mieliśmy trochę roboty, 100 ton musiałem przestawiać, trochę roboty, ale już mam 2%, także zaszło ładnie. Leży, czeka na cenę. Ceny jabłek stoją jak zaczarowane. Nie wiem, co to będzie. Też bym chciał za tego Idarecika wziąć te złote 50. No, nie ukrywam, bezładny. No ale na razie on jest bezcenny. Złotówka to jest tak troszeczkę za licho. Jak wiecie, z Facebooka spotkała mnie bardzo przykra sprawa. Ktoś podszył się pode mnie i robi na mnie zaproszenia. Wezmę, wydrukuję. Dziewczyna mi przesłała z Ukrainy to pismo, co dostała na moje nazwisko. Ja byłem bardzo zdziwiony, że coś takiego ona w ogóle dostała. Ja nic takiego nie robiłem, także pokażę wam, jak to wygląda. Ktoś podrabia druki, pieczątki, podpisy. No i myślę, że siła Facebooka i mojego kanału pomoże dorwać tego jegomościa.
Co mu się takie marne żarty trzymają? Mało tego, od tej Ukrainki wziął 200 zł, co jest w ogóle absurdalne. No i czekam, żeby się więcej osób zgłosiło, no i uruchomić policję, prokuraturę, bo ja mu tego nie daruję. Nikt nie będzie na moim nazwisku robił sobie jakiś zaproszeń i dorabiał się. Także trzeba mu pokazać. Także myślę, że pomożecie mi w tym, żeby cały czas udostępniać ten film, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło i w końcu ktoś kiedyś się sypnie, tak? No i to chyba tyle. Zaraz skopiuję to, pokażę wam, wydrukuję, pokażę wam, jak to wygląda. Także bardzo podobne do oryginału, ale oryginałem nie jest. Także czekam na waszą pomoc. Jeżeli możecie, to udostępniajcie wszystkim post z Facebooka, no bo to jest też to jest w roli wszystkich, tak? Wszystkich sadowników, bo to ktoś się dorabia na nas. No ale dlaczego tak ma być? My pracowników potrzebujemy, a potem ich nie możemy dostać, no bo ktoś fałszuje dokumenty. No i mało tego, możemy mieć przez to problemy, tak? Także no dobrze, to wszystko. Ja zaraz wrzucę zdjęcia, jak to wygląda. Dziękuję.